Targi FIWE, stoję przy pisuarze, trzymam moje przyrodzenie w dłoniach. Na pewno stresuje mnie przebywanie z ludźmi, którzy są debilami. Tamte dwa lata po zakończeniu takiej w cudzysłowie mojej kariery kulturystycznej były najgorsze psychicznie. 5 słów to za mało, żeby opisać mnie, bo jestem tak nieszablonowy. Jak nazwałbyś widelec, gdyby nie był widelcem? To jak byś nazywał? Siemanko, jesteśmy dzisiaj na sesji zdjęciowej dla SFD w Opolu. Mam tutaj sporo ambasadorów, dlatego też wykorzystamy to i pozadajemy im trochę takich pytań, myślę, bardziej lajtowych, może głupich. Pośmiejemy się, to będzie lajtowy odcinek, także nie bierzcie wszystkiego na serio, bo my też nie jesteśmy na serio. Witam cię, jesteśmy z Michałem Karmowskim. Siema. No jesteś legendą, można powiedzieć, kulturystyki w Polsce. Jeden z pierwszych pionierów na polskim fitnessie YouTube'owym, że tak powiem, byłeś jeden z pierwszych blogerów. Pierwszym memiarzem. O, no pierwszym memiarzem, wiadomo. I właśnie o te memy chciałem zapytać. Ile kaszy jaglanej i białek jaj dziennie na dobrą masę? Słuchaj, to wszystko zależy od tego, ile masy masz. Ale im więcej, tym lepiej. Ja myślę, że 5 opakowań kaszy jaglanej i do tego z 50-60 białek jaj, to jest tak. Takie minimum. Optymalnie. Minimum. A na masę czy redukcję? Nie, no to tak, żeby po prostu. No. Żeby funkcjonować. Tak. Rozumiem, jak trenujemy, to więcej tylko. Ale zawsze, no słuchaj, jak trenujemy, to zawsze wszystkiego musi być więcej. Dwa razy więcej, no dobrze. No. Jak byś siebie opisał w 5 słowach? W 5 słowach. 5 słów to za mało, żeby opisać mnie, bo jestem tak nieszablonowy. O, nieszablonowy. Tak. No nie wiem. Myślę, że ci, którzy mnie znają, powinni mnie bardziej opisywać niż ja siebie, bo jak ja się opiszę, to będzie za dużo cukrowania. Możecie pisać w komentarzach. Radek Słodkiewicz w 5 słowach, także no. To jest wasze zadanie. A co cię najbardziej stresuje albo denerwuje? Powiem wam szczerze, że ja nie jestem takim gościem, który się szczególnie stresuje. Nawet mi często zarzucają, że tak trochę olewam wszystko i tak dalej i że powinienem trochę bardziej poważnie podchodzić do życia. Natomiast na pewno stresuje mnie przebywanie z ludźmi, którzy są debilami i ograniczeni, że tak powiem, swoim takim światopoglądem. Więc nie lubię po prostu przebywania w towarzystwie osób, które ograniczają mój, że tak powiem, moje spojrzenie na świat. Natomiast uwielbiam otaczać się ludźmi takimi właśnie z pasją, ludźmi wesołymi, radosnymi, podchodzącymi do życia w ten sam sposób co ja. Dlatego myślę, że dlatego może być, że jestem szczęśliwy, że raczej większość tych osób wokół mnie to są takie właśnie osoby. Najdziwniejsza sytuacja, jaka cię spotkała z widzem, z fanem, no generalnie jaką po prostu najdziwniejszą sytuację miałeś z kimś, kto cię lubi i cię powiedzmy lubił za bardzo? Targi FIWE, stoję przy pisuarze, trzymam moje przyrodzenie w dłoniach, oddaję mocz i w tym samym momencie obok mnie stoi koleś z telefonem i jaglak, możemy selfie? Pozdrawiam. To ja miałem podobnie, tylko był bez telefonu, ale też miałem tak, że stałem przy pisuarze i się mnie spytał o zdjęcie i chciał to zdjęcie najpierw w ubikacji w ogóle, ale tak mówię, no dobra, może umyję ręce, wyjdziemy. Ale nie, on ten kolega zrobił zdjęcie. Aha, okej. Okay. Dobra, Marcin, mam kilka do ciebie pytań, jako że jesteś dietetykiem, to będą głównie dietetyczne. Po pierwsze, jak nazwałbyś widelec, gdyby nie był widelcem? To jak byś nazywał? O, to jest ciekawe pytanie. Szybko. Nie, trójząb. Dobrze, kuchenny trójząb. Kuchenny trójząb. Dobra, kto napisał baśnie Bracie Grimm? Fajnie, jakbym powiedział, że Bracie Grimm. Okej, okay, no, Bracie Grimm. Chopin. Albo Mozart, no dawaj. Dobra, a czy jest coś, czego się dowiedziałeś mniej więcej ostatnio, co jest oczywiste tak dla ogółu ludzi? Czego się wiedziałem? O ja, to wymaga chwili zastanowienia. Dzisiaj się dowiedziałem w drodze na sesję zdjęciową od Radosława Słodkiewicza, jak trudna jest jazda konna. Nie wiem, czy to jest takie ogólne, no w ogólnej świadomości, no ale to jest to fakt, który nie jest aż taki łatwy, jak wygląda w telewizji. No dobra, a czy masz jakiś bezużyteczny talent? Bezużyteczny talent? Okiem umiem strzelać, ale tak. Tego nie wiem, czy będzie... Znaczy tak... Słychać tu? No, ale drugim już nie? A to jest bezużyteczne. A to uczysz się drugim, czy jeszcze nie? Nie, czy już jeszcze, to jest po prostu, nie, wada genetyczna. Aha, no tak, dobra. Tak się nie da nauczyć. No dobra, a wiesz, co się stało pod Legnicą? Co się stało pod Legnicą? No. Nie, Najman tam był? Nie, chłop się ze...
Ogólnie miałem takie przeświadczenie, że właśnie po 30 się życie kończy, że coraz bliżej powiedzmy jest ta ala starość i muszę się spieszyć ze wszystkim, żeby coś zrobić. I fajnie jest oglądać kogoś, kto już dawno skończył tą 30, już 40, a mimo to się spełnia, realizuje. I jak to właśnie u ciebie wyglądało z tym? W sensie, czy miałeś właśnie też takie, że nie wiem, że po 30 się coś kończy i to już jest... Wiesz co, ciężko powiedzieć. Z tego względu, że ja w wieku 28 lat zacząłem uprawiać kulturystykę po tym, jak miałem złamany kręgosłup, pogrzeb rugby i tak dalej, i tak dalej. I jakby ja rozpocząłem nowy etap w moim życiu, którym się jarałem. Kulturystyka była dla mnie naprawdę wszystkim. No ci, co oglądają moje vlogi gdzieś tam sprzed 10 lat, dobrze wiedzą, że dzisiaj nawet rozmawialiśmy, piąta rano, pobudka, omlet, Amelka do szkoły i w ogóle, tak, treningi i tak dalej. Później rozwijanie swoich jakichś tam biznesów. I jak podjąłem decyzję, że już przestaję startować w zawodach z racji mojej klatki, bo no, wiedziałem, że już nic nie jestem w stanie więcej osiągnąć, a jakby nie jarało mnie robienie co roku tego samego, bo to już znałem, nie? Jakby no tak. Kolejny ten sam medal na półce, chociaż niekoniecznie mógł być zdobyty, bo konkurencja była coraz większa, nie dawało mi takiej frajdy i stwierdziłem, że no, nie ma sensu się zażynać, trzeba to odstawić, odwiesić majtki startowe na kołek i powiedzieć sobie, dobra, to już koniec. I myślę, że tamte dwa lata po zakończeniu takiej w cudzysłowie mojej kariery kulturystycznej były najgorsze psychicznie, bo nie miałem celu. Nie miałem czegoś takiego, że wiesz, budzisz się rano, jesteś napędzony, nakręcony do działania, ale znalazłem jakieś inne swoje pasje, jakieś takie rzeczy, które chciałem zawsze zrobić, ale których wcześniej nie robiłem, bo wydawało mi się, że może jestem za młody, albo może jeszcze nie mam na tyle wolnego czasu, żeby się nimi zająć. I jak w 2019 roku trafiłem pierwszy raz na plan zdjęciowy Kobiet Mafii 2 do Patryka Wegi, to kurczę, powiem ci, złapałem taki znowu wiatr w żagle, nie? A to było coś takiego w ogóle, że ty się tam zgłosiłeś, czy jakby zostałeś zaproszony, czy jak to wyglądało, w sensie, czy to wyszło jakby od ciebie, czy to była taka okazja po prostu, że o, może spróbuję i... Nie, to było tak, że przez znajomego, który wystąpił w epizodzie u Patryka i znał Patryka, mówi, wiesz co, Karol, słuchaj, jakbyś tam, mówię, gadał z Patrykiem, to powiedz, że jakby potrzebował jakiegoś zwyrola z paskudną mordą, to jestem chętny, nie? No i oczywiście nie było tak, że Patryk zadzwonił i powiedział, słuchaj, masz rolę, tylko za każdym razem odbywa się to tak, że jedziesz na casting, musisz odegrać scenkę, nagrać wizytówkę, no i reżyser i drugi reżyser muszą to zatwierdzić. No i tak dostałem rolę w Kobietach Mafii 2. Podobało mi się wszystko, co było na planie i w ogóle ta cała otoczka i to, że możesz wcielać się w różne postaci, którymi tak naprawdę nie jesteś i robić rzeczy, których w realnym życiu no nie zrobisz. No nie możesz podejść do chłopa, wyrzucić go z auta. Ty grasz bandziora. Gram bandziora, głównie gram bandziora. No a później tak się fajnie potoczyło, że wiesz, zacząłem zgłaszać się na castingi i to od razu powiem, zgłosiłem się naprawdę na, w tej chwili można powiedzieć już setki castingów, a zagrałem w zaledwie, no nie wiem, kilkunastu, no teraz już kilkunastu produkcjach. Więc to jest tak, że jak to Pudzian mówi, cierpliwy to i kamień ugotuje. No i tak było w moim przypadku, że no pukałem do tych drzwi i gdzieś tam się dostałem, to tu, to tu. I muszę powiedzieć, że teraz to jest dla mnie naprawdę taka największa pasja, radość, że mogę to robić. Też ta zmiana wyglądu była podyktowana nową rolą. I na razie zostaję w bandzie brodaczy i włosarzy, bo każdy myślał, że miałem jakiś przeszczep albo że w ogóle nie mam włosów i tak dalej. Ale definitywnie mogę powiedzieć, że dla mnie z punktu widzenia mojej przeszłości i tego, co się działo, mimo tego, że kulturystyka była najważniejszym elementem mojego życia, największą pasją jest do teraz, to moje życie rozpoczęło się po 40. Także przed tobą jeszcze naprawdę jest wszystko, nie? Ale też muszę tu powiedzieć słowa, które kiedyś powiedział Radek Słodkiewicz, że on zaczął żyć, jak przestał startować w zawodach kulturystycznych. I ja tak kiedyś mówię, kurde, ale jak to jest możliwe, nie? No i po latach to zrozumiałem, że mówił 100% prawdy. A jest jeszcze coś, co chcesz spróbować, jakieś marzenie niespełnione, nie wiem, może jakiś sport, którego chciałbyś spróbować, cokolwiek? Nie, no wiesz, ja mam tak zniszczony kręgosłup, że no niewiele rzeczy w ogóle mogę robić. Natomiast są rzeczy niezwiązane ze sportem, które chciałbym zrobić, które mam zamiar zrobić, które będę próbował robić, ale o tym się już, mam nadzieję, przekonacie finalnie. No dobra. Bo albo wam o tym powiem, że to zrobiłem, albo to pokażesz. Zobaczycie. Okej, okay, dobra, to jeszcze raz. Dzięki. Dziękuję.
Jaki jest twój ulubiony słodycz albo jakieś jedzenie, którego nie możesz się oprzeć? Coś takie, twoja słabość, jak chodzi o kulinarię. Słuchajcie, no moim największym, że tak powiem, utrapieniem to jest po prostu takie ciasto dakłas. I moja Asia robi mi to ciasto prawie w każdą niedzielę i sam muszę to zjadać prawie każdej niedzieli. Bardzo ci z tym źle. I bardzo jest mi z tym źle, bo mam wielkie wyrzuty sumienia, ale jest to tak pyszne, że nie jestem w stanie się od tego odciąć. Ale słuchajcie, ja ogólnie lubię słodycze, same nazwisko zobowiązuje, więc no wiadomo, nie powiem wam, że lubię jakieś, nie wiem, hamburgery, chociaż też lubię, bo słodycze to jest dla mnie zawsze numer jeden, więc jak to jest coś słodkiego, im bardziej słodkie, im bardziej mdłe dla ludzi normalnych, tym dla mnie lepsze. To było tyle na dzisiaj. Jak widzicie, mamy nowego ambasadora Michała Karmowskiego, także możecie się wiele jaglanych YouTube'owych vlogów spodziewać. Możecie pisać, co byście chcieli zobaczyć, co by mam nagrać z Michałem, czyli jakieś, nie wiem, gotowanie kaszy, gotowanie babeczek, białek jaj, cokolwiek tego typu. I witamy, żegnamy się. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnijcie dalej. Nagraj Radka jeszcze, jak skacze. Nie dało się. Chciałem go rozproszyć, ale nie dało się. Prawdziwy influencer. My tutaj idziemy influencerować. Tak. No i git. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jak widzieliście... Jeszcze raz. Kurwo jebana ty.